23 listopada w Siedliskach Bogusz obchodziliśmy uroczysty Dzień Seniora, który był również spotkaniem podsumowującym i kończącym projekt Uniwersytet Trzeciego Wieku na Wsi Czemu Nie. Organizatorem i koordynatorem projektu było Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach Bogusz. Serdecznie witamy Państwa na podsumowaniu projektu Uniwersytet Trzeciego Wieku na Wsi Czemu Nie. Inicjatywę Uniwersytet Trzeciego Wieku na Wsi Czemu Nie zrealizowaliśmy dzięki finansowemu wsparciu w wysokości 5000 zł zdobytemu w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 dofinansowanego ze środków programu funduszów inicjatyw obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD, Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie LGD Trygon, Rozwój i Innowacja oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna. Wiodącym tematem inicjatywy była aktywizacja osób w wieku emerytalnym z siedlisk Bogusz i okolic oraz przekazanie im wiedzy na tematy ważne i najbardziej ich interesujące, a mianowicie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Wiedzę tę na cotygodniowych warsztatach przekazywali fachowcy z danej dziedziny. Oprócz cotygodniowych warsztatów, które trwały od 11 września do teraz, odbyła się także wycieczka do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Przewodnicy opowiedzieli o życiu lasowiaków i rzeszowiaków. Była to niepowtarzalna okazja odwiedzić dawne obiekty i ich przepięknie zaaranżowane wnętrza. Dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem całego projektu i jest połączone z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora, który przypada na 20 listopada. Łącznie w realizacji inicjatywy wzięło udział 60 osób, którym ja również serdecznie dziękuję za aktywny udział. Podczas uroczystości dla seniorów wystąpił zespół folklorystyczny Mali Boguszanie w swoim montażu słowno-muzycznym pod tytułem Plon niesiemy plon. Zespół działa pod opieką KGW w Siedliskach Bogusz. Po części artystycznej nastąpiły podziękowania i przemowy okolicznościowe. Tak. Jako sołtys chcę podziękować wszystkim seniorom za uczestniczenie w programie. Pragnę podziękować pani Krystynie za zorganizowanie tego programu i paniom z KGW za zorganizowanie poczęstunku na tą piękną chwilę dla seniorów. Też pragnę podziękować paniom, że tak bardzo aktywnie działają tutaj w naszej.
Szanowni Państwo, mam przyjemność tutaj u Was dzisiaj gościć w zastępstwie burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, który nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie ze względów rodzinnych. Przekażę mu, żeby żałował, że z Państwem nie był. Niemniej w jego imieniu chciałem wszystkim serdecznie pogratulować zorganizowanego projektu, tej społecznej działalności, którą Państwo tutaj tak pięknie prowadzicie właśnie na terenie siedlisk Bogusz. To jest godne i pochwały, i pozazdroszczenia, że tak prężnie działa koło gospodyń wiejskich, zespół ludowy, młodzieżowy, dziecięcy, wspólnie ze strażą pożarną, sołectwem, parafią, mieszkańcami całej Waszej miejscowości. I tego Wam pragnę pogratulować, a Państwu seniorom w imieniu własnym, w imieniu burmistrza złożyć najlepsze życzenia z okazji Waszego święta. Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, sił witalnych i tego, żebyśmy się mogli jak najczęściej w takim dużym gronie na takich fajnych uroczystościach spotykać. Dziękuję bardzo. Podczas Dnia Seniora na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w siedliskach Bogusz. Rozmowy w gronie znajomych nie cichły ani na minutę. Nie zabrakło również dobrego humoru w pogawędkach przy kawie. Duszami.